Cześć, ja się nazywam Kuba Kaźmierczyk, na co dzień profesjonalnie zajmuję się fotografią, ale dzisiaj jesteśmy u mnie w domu i chciałbym Wam pokazać, jak zrobić zdjęcia typu flatlay przy użyciu naszego iPhone'a. Ja akurat dysponuję iPhone'em 10, nie przestraszcie się tej całej konstrukcji, która tutaj jest. Te zdjęcia spokojnie można zrobić z ręki, ale ja po prostu na potrzeby filmu robię to w ten sposób, bo będzie mi wygodniej. Zdjęcia typu flatlay, one są bardzo fajne, żeby pokazać różnego rodzaju produkty, żeby pokazać lifestyle. I właśnie to chcemy dzisiaj zrobić, pokażę Wam trzy różne scenki, różnie oświetlone, żebyście wiedzieli dokładnie, jak zrobić tego typu zdjęcia. I teraz tak, mam tutaj klasyczną aplikację fotograficzną, tą iPhone'ową, włączam sobie teraz nagrywanie ekranu, i co mamy tutaj? Mamy naturalne światło. Ono będzie najlepsze do tego typu zdjęć, bardzo miękkie. Jeśli ono byłoby zbyt twarde, to znaczy wchodziłyby mi tutaj jakieś bezpośrednie promienie słoneczne. To bez żadnego problemu mogę po prostu zrobić tak, i wtedy to bezpośrednie światło już mi nie pada na moją fotografowaną scenę. Dodatkowo mogę chcieć takie światło mieć, takie bardzo bezpośrednie, wtedy musiałbym się przesunąć bliżej okna, ale akurat do tego zdjęcia mi to nie do końca pasuje. Co ważne, w moim iPhone'ie mam tutaj poziomicę. Pojawia się taki krzyżyk na środku ekranu, i dobrze by było, żeby fotografować idealnie pod kątem 90 stopni. Ja teraz akurat reguluję dość dokładnie ten statyw, ale po prostu jakbym fotografował z ręki, tak samo szukałbym e, takiego kadru. Ułożyłem bardzo prostą kompozycję, co ważne, wszystko gra ze sobą kolorystycznie. Mamy tutaj iPhone'a, on zawsze dobrze wygląda na zdjęciu. Kawę, złotą łyżeczkę, srebrną tacę i stonowane w kolorach magazyny. Dodatkowo tutaj mam troszeczkę za ciemno, więc posilę się blendą srebrną żeby doświetlić po prostu tę część kadru i teraz idealnie pewnie widzicie na zrzucie ekranu jak świeci mi się tutaj ta kawa i ta taca no i teraz ja pracuję moim teleobiektywem dzięki niemu nie mamy tutaj zachwianych proporcji więc w mojej aplikacji mam wybrane razy dwa i robimy zdjęcie jedno drugie może jeszcze lekko tego iPhone'a zmienię. I mamy bardzo fajne zdjęcie. Jeśli chciałbym, żeby ono szło w kwadracie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić po prostu to na kwadrat. Przełączę obiektyw na ten tele, czyli razy dwa. Doświetlam i robimy zdjęcie. OK. Co jeśli chciałbym to zdjęcie zrobić przy użyciu Lightrooma? Nic nie stoi na przeszkodzie. Wchodzę w moją aplikację Adobe Lightroom. I teraz... Przełączam się do trybu robienia zdjęć. Włączam teleobiektyw, on już jest włączony. ISO mam ustawione na 40, ale do takich warunków mogę nawet obniżyć je do 25, bo jest tu bardzo jasno. Czas 1,67 sekundy i robimy zdjęcie. W kolejnych krokach pokażę Wam jakie wyedytuje to bądź inne zdjęcie, które zaraz zrobimy, więc teraz robimy krótkie cięcie i zaraz zobaczymy się po ciemku ze sztucznym światłem w innej scence. Słuchajcie, nasza kolejna scena to takie bardzo monochromatyczne, bardzo proste ustawienie. Użyłem tutaj albumów modowych. Użyłem tutaj mojego MacBooka Space Gray. On bardzo fajnie wygląda. Użyłem takiej Ozdoby szklanej. Ona też będzie tutaj ładnie ozdabiała nasz kadr, jak również słuchawek, które tutaj są. I zobaczcie, że poszedłem w kolory totalnie monochromatyczne. Tutaj tak naprawdę nie ma żadnego koloru, więc jak jeszcze skonwertujemy to zdjęcie do czerni i bieli, ono będzie naprawdę ciekawe. Jeśli chodzi o nasze tło, to jest zwykły czarny Brystol ze sklepu papierniczego, ale mi się to zdjęcie już mega podoba. Użyję sobie teraz. Tylko i wyłącznie Lightrooma. Myślę, że nie ma sensu uruchamiać jednej i drugiej aplikacji. Jestem idealnie na wprost z góry, na statywie, ale mógłbym to zrobić też z ręki. I teraz tak ustawię sobie ISO na 100. Czas to 1,34 sekundy. No i robię zdjęcie po prostu. Muszę dbać o to, żeby być pod kątem około 90 stopni. I spróbuję jeszcze zrobić z obniżoną ekspozycją o jeden EV, czyli o jedną działkę. Teraz to zdjęcie, które zrobię po wykonaniu powinno być dwukrotnie ciemniejsze. Zrobię jeszcze dla pewności jeszcze raz i zobaczymy, które będzie lepiej się edytowało. Jeśli chodzi o nasze światło, bo na początku opowiedziałem o naszej scence, ale nasze światło to jest teraz światło sztuczne. Oczywiście trochę tego światła musi nie oświetlać, więc tu mamy jedną lampę, która mnie oświetla, ale przede wszystkim scenę oświetla taka zwykła żarówka ze światłem dziennym przypięta do klasycznego statywu, a jej światło odbite jest od białej ściany. Yy, I ono jest, takie światło jest bardzo miękkie, bardzo ładne, bardzo ogólne, więc jeśli nie macie dostępu do światła dziennego, na przykład fotografujecie wieczorem, polecam zaopatrzyć się w tego typu żarówkę, no i wtedy mamy bardzo fajne zdjęcie. To tyle byłoby, jeśli chodzi o tę scenkę, a widzimy się w kolejnej, gdzie sfotografujemy jeszcze ze światłem sztucznym, ale tym razem twardym. Do zobaczenia za moment. No dobrze, fotografujemy naszą ostatnią scenkę z jeszcze innym światłem. Tym razem nasza lampka jest skierowana bezpośrednio na naszą scenkę. Czyli teraz mamy twarde cienie, ale akurat do takiego zdjęcia, jak będziemy robić w tym momencie, myślę, że to będzie bardzo fajnie pasowało. Jak wygląda nasza scenka? Znowu bardzo proste. Ja staram się bardzo proste tutaj przepisy na ciekawe zdjęcia wam sprzedawać. Jeśli chodzi o nasze tło, znowu to jest tło takie sztuczne, nadrukowane, zamówione po prostu z internetu. To naśladuje taki zielonkawy marmur i wydaje mi się, że wygląda ciekawie. Reszta dodatków też jest zielona. Z mojej sypialni uciąłem kawałek liścia z kwiatka z takiej palmy, zmoczyłem go, żeby dodać świeżości temu kadrowi. Dodatkowo mamy tutaj taki masażer do twarzy i perfumy. Następnie będziemy to fotografować przy użyciu Lightrooma. Mamy aparat na statywie, tym statywem tak jak moje nie sugerujcie się tutaj, mi jest to po prostu wygodniej jak nagrywam, żeby mieć dwie ręce do gestykulacji. Wyrównam sobie ten kadr tak, żeby moje perfumy były na samym środku. To twarde światło ładnie tutaj wygląda. Liść też całkiem fajnie uzupełnia ten kadr i teraz tak. ISO zmniejszymy sobie na 64, bo przy ISO 64 wychodzi mi 1,58 sekundy. Nawet jakbym robił to zdjęcie z ręki i trzymałbym stabilnie telefon, powinno wyjść nieporuszone. I teraz robimy zdjęcie. I tutaj już nie używam blendy. Kadr jest ładnie, równomiernie, ale dość twardo oświetlony. Więc wydaje mi się, że tutaj też nie ma co za bardzo kombinować, bo po prostu mamy świeży, ładny kadr. Teraz trzeba go jeszcze troszeczkę pobudzić, przesuwając kilka suwaków w Lightroomie, i zobaczycie, jak fajne zdjęcie może nam wyjść z tak prostego ustawienia światła, z tak prostego ustawienia samego kadru. Bawcie się tego typu fotografią, a my widzimy się za sekundę przy edycji tych zdjęć. Do zobaczenia. Widzimy się przy postprodukcji. Tym razem te zdjęcia będę obrabiał w Lightroomie. Mamy trzy zdjęcia do wyedytowania i zobaczycie, jak kilkoma ruchami będziemy mogli prosto wyedytować te zdjęcia. Pierwsze nasze zdjęcie, ja myślę, że ono będzie fajnie wyglądało w takich dość ciepłych kolorach. W ogóle, ja bardzo lubię ciepłe kolory. Przejdziemy sobie do profili. I profile to jest coś na zasadzie E, takich filtrów. I ja akurat mam dodany tutaj, jako mój jeden z ulubionych, wy byście musieli go troszeczkę głębiej poszukać, taki e, profil Artistic 05. I on daje taki fajny, złoty charakter. Zaakceptuję te zmiany, następnie przejdę do e, światła, rozjaśnię trochę to zdjęcie, trochę odejmę kontrastu, żeby ono się zrobiło takie bardziej pastelowe. Troszeczkę przywrócę szczegółów z jasnych partii, przywrócę szczegóły z ciemnych partii, i teraz widzę, że ono mi się troszkę rozjaśniło za bardzo, ale już jest w porządku. I zobaczcie, że tymi kilkoma prostymi ruchami to zdjęcie nabrało charakteru. I już mamy bardzo fajnego flatlaya, a tak naprawdę było to 4-5 suwaków. Teraz wrzućmy sobie zdjęcia naszego MacBooka. Myślę, że wybierzemy, tutaj eksperymentowałem z jasnością, wybierzemy to jaśniejsze. I teraz znowu ja przejdę do profili, bo Adobe Lightroom ma bardzo fajne profile monochromatyczne. Akurat mam Adobe Monochrome. On tutaj jak najbardziej jest w porządku. Teraz to zdjęcie jest idealnie czarno-białe. Zatwierdzam te zmiany. Następnie przejdę do Light i w świetle rozjaśnię szczegóły z ciemnych partii. Troszkę przywrócę szczegółów z jasnych partii i zobaczcie jak ładnie gasi mi się ta obudowa MacBooka w prawej dolnej części. Troszkę zwiększę kontrast i następnie w efektach, żeby dodać jeszcze takiego więcej przejrzystości, więcej ostrości, przesunę słowa Clarity, Myślę, że na jakieś plus 30. I teraz to zdjęcie jest idealnie monochromatyczne, według mnie bardzo fajnie wygląda. No i znowu, to jest tylko kilka suwaków, a dodaliśmy charakteru temu zdjęciu. Przejdźmy do naszego kolejnego zdjęcia. To będzie nasze zdjęcie z perfumami. Myślę, że to będzie w porządku. Tutaj mamy całego tego, cały ten masażer do. Twarzy, i tutaj ja bym spróbował włączyć automatyczną funkcję obróbki. Klikam na auto i bardzo ładnie podbiły mi się zielone kolory. Wejdę jeszcze w light, rozjaśnię trochę to zdjęcie i zwiększę na nim kontrast. Ja chcę, żeby ono było takie mocno kontrastowe. OK. Delikatnie teraz jeszcze przyciemnie i wyciągnę sporo szczegółów z ciemnych partii, natomiast z jasnych nie będę aż tak dużo przywracał, jak zasugerował tutaj automat. No i teraz jeszcze przejdę do koloru i teraz suwak Vibrance u mnie poleci mocno w prawo, bo chcę mieć mocno nasycone kolory. I zobaczcie, znowu włączenie automatu i dopracowanie go, a zdjęcie nabrało bardzo dużo charakteru i mi się bardzo podoba. Więc to tyle. Kombinujcie z tymi flatlayami i zobaczcie, że to jest bardzo proste. Wystarczy stolik, wystarczy jakieś ładne akcesorium, jak chociażby nasz MacBook, jak chociażby nasz iPhone. Do tego różne modne dodatki, typu magazyny, typu kawa, tego typu rzeczy, które widzieliście i mamy bardzo fajne rzeczy, które zrobiliśmy tak naprawdę na bardzo, bardzo małej powierzchni przy świetle dziennym, przy świetle sztucznym. To już zależy tylko i wyłącznie od Was, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.